Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po przerwie. Proszę Państwa, będę miał niezwykłą przyjemność poprowadzić rozmowę z jednym z najwybitniejszych polskich intelektualistów, wykładowcą akademickim, sowietologiem, autorem dziejów Polski, ale też pozwolę sobie dodać od siebie autorem mojej ulubionej audycji, to znaczy audycji, którą też Państwu polecam, Historia Żywa. Jest z nami pan profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze. W pełni zasłużone brawa dla pana profesora. Dziękuję bardzo i przepraszam, że z odległości pewnej się tylko mogę z państwem połączyć. Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie na tą tak ważną i tak świetnie rozwijającą się konferencję. No tak się złożyło, że przebywam rzeczywiście w tej chwili akurat na stypendium w Wiedniu, na uniwersytecie, który jest o rok młodszy od uniwersytetu mojego macierzystego, czyli Uniwersytetu Krakowskiego. Co warto przypomnieć właśnie, żeby leczyć się z kompleksów. Nawet jeżeli oceniamy dzisiejszy stan nauki po kolejnych reformach w Polsce jako nie najlepszy, mówiąc delikatnie, to bierzmy pod uwagę odpowiedzialność, jaką zaciągamy wobec wspaniałej tradycji, którą także nauka w Polsce posiada. I od tej uwagi chciałbym zacząć moje zaproszenie do dyskusji, bo rozumiem, że mam mówić w taki sposób, ażeby zachęcić Państwa do wymiany zdań, do opinii konkretnych na temat tego, jak Polskę możemy przedstawiać, jej dorobek kulturowy, cywilizacyjny, polityczny w świecie współczesnym. Czy dobrze zrozumiałem, panie pośle, tak, zadanie, które pan postawił przede mną? Oczywiście, panie profesorze, bo jeżeli starczy nam czasu, to spróbuję syntetyzować konkluzje dotychczasowych trzech dni konferencji, które poproszę pana profesora o skomentowanie, ale może najpierw wrócimy do tytułowego hasła naszej rozmowy, mianowicie takiego. Chciałbym poprosić pana profesora o próbę skonstruowania takiego zeszytu obowiązkowego wiedzy o Polsce dla świata, dlatego że widzimy, że Polska jest regularnie w Europie i na całym świecie przedstawiana w krzywym zwierciadle. A w najbardziej skrajnych przypadkach, ale niestety też upowszechnionych, jako, no to niestety muszę użyć słowa jednego z przedstawicieli naszych najwyższych elit, usłyszanego, te słowa usłyszane niedawno na konferencji w Niemczech, jako zwierzę, które trzeba oswajać. I chciałem pana profesora właśnie zapytać, jak powinniśmy skonstruować zestaw podstawowej wiedzy o tych przewagach Polski, bo przecież Polska trwa od, nawet w czasach, bo rozmawialiśmy też wczoraj o tym, nawet w czasach, kiedy formalnie Polski nie było na mapie, to trwała bardzo mocno i silnie w kulturze. I jak stworzyć taki zestaw, który będzie pokazywał światu, że Polska ma swój unikatowy wkład w rozwój różnego rodzaju dziedzin, który powinniśmy bardzo mocno w świecie promować. Oddaję głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo. No, pierwsza uwaga, którą chyba trzeba uczynić generalnie, zapewne ona na tej konferencji już padała wielokrotnie, ale ona tworzy ramy istotne do namysłu nad zadaniem, które postawił pan poseł. Nasz świat, ten, z którym jesteśmy związani na dobre i na złe, świat, który nazywamy czasem cywilizacją zachodnią, czasem łacińską, czasem chrześcijańską, a czasem już postchrześcijańską, ten świat jest w stanie wojny domowej. A na wojnie domowej argumenty nie trafiają do strony przeciwnej. W wojnie trzeba wygrać. To jest najważniejsze zadanie i wtedy najważniejsza jest nasza siła, a podstawą tej siły jest to, czy uważamy się za zdolnych do zwycięstwa, czy mamy argumenty, w które wierzymy, że pozwolą nam wygrać. I dlatego uważam, że najważniejszy front tej walki, w której uczestniczymy, czasem po różnych stronach podziału w tej wojnie domowej. Liczby mnogiej używam w odniesieniu do wszystkich tych, którzy są dzisiaj Polakami. Otóż niewątpliwie argumenty, jakie spróbujemy przedstawić na rzecz naszego obrazu Polski, nie będą trafiały skutecznie do tej drugiej strony biorącej udział w wojnie domowej. A
to, co najważniejsze, powinniśmy niewątpliwie zachować całą energię, czy bardzo dużą jej część w każdym razie, na wygranie tej walki, która się toczy u nas, w domu. W każdym z nas zresztą. Czy chce być jeszcze jeden dzień Polakiem? Co to wymaga ode mnie, to właśnie wezwanie dzisiaj, w roku 2021? To jest front walki najważniejszy, ważniejszy niż to, co powie CNN, co powie New York Herald, czy New York Times, czy co napisze Frankfurter Allgemeine Zeitung, czy co wyemituje Radio France Internationale. Po tym zastrzeżeniu mogę przejść do ukazania pewnej paradoksalnej, jeśli można tak powiedzieć, sytuacji, w której nasze próby przedstawienia Polski w dobrym świetle mogą się ulokować. Świat dzisiejszy jest tak podzielony, że na przykład to, co może wyglądać dobrze na falach, na których nadaje CNN czy Guardian, niewątpliwie będzie wyglądało jak najgorzej gdzie indziej, w innych regionach. I pytanie, czy możemy mówić różnymi językami naraz. Jeżeli chcielibyśmy trafić do przeciętnego Rosjanina po kilkusetletniej obróbce oczywiście propagandowej, po wzmocnionej dodatkowo potworną obróbką ideologiczną w ciągu ostatnich 20 lat rządów Putina, z pozytywnym obrazem Polski, to chyba moglibyśmy się odwołać tylko do jednej postaci, do Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego. Moglibyśmy w ten sposób przedstawić pozytywną narrację Polski. Czy o taki podręcznik panu posłowi chodzi? Pewnie nie, myślę, że nie, ale takie są realia mówienia w dzisiejszym podzielonym świecie w sposób, który będzie jakoś przybliżał Polskę w kategoriach atrakcyjnych, sympatycznych dla odbiorców w owej podzielonej na kolejne fronty, jeśli można tak powiedzieć, wspólnocie świata, byłej wspólnocie świata. Gdybyśmy chcieli przedstawić najbardziej korzystnie, intrygująco obraz Polski w tym świecie zachodniego postępu, transhumanizmu, to chyba myślę, że mogłaby się nadać tutaj najbardziej sylwetka, która u wielu z Państwa wzbudzi niewątpliwie pozytywne skojarzenie, u mnie także budzi jak najbardziej pozytywne skojarzenia, to jest Kazimierz Pułaski. Jest na czym budować tutaj pozytywny wizerunek, bo przecież pomnik Kazimierza Pułaskiego jest ustawiony najlepiej jak można chyba we współczesnym świecie, bo dokładnie w pół drogi między Białym Domem a Kongresem Stanów Zjednoczonych nad Pennsylvania Avenue, chyba jeden z najładniejszych zresztą pomników, jakie się znajdują w Waszyngtonie, konna sylwetka twórcy kawalerii amerykańskiej, bohatera Konfederacji Barskiej. Dlaczego może być przedstawiony pozytywnie w dzisiejszym języku pani Osorio Cortez czy innych twórców rewolucji kulturowej w Ameryce? Ano dlatego, że podobno na podstawie oględzin szczątków generała Pułaskiego wysnuwa się teorię, że był osobą transpłciową, to znaczy kobietą-mężczyzną, czy też mężczyzną-kobietą, a może tym, za kogo zechcemy po prostu go uznać współcześnie. Tego rodzaju brednie pojawiają się współcześnie i można do nich nawiązywać, prawda? Powiedzieć, o, to jest nasz bohater, to jest prawdziwa Polska, transpłciowy bohater walki o wolność w XXI wieku, wolność oczywiście osób niebinarnych. I to jest, no, powiedziałbym, jakaś straszliwa karykatura tego, co chcemy i co powinniśmy powiedzieć o Polsce, jeżeli chcemy mówić swoim językiem, nie językiem, w którym dostosujemy się do warunków, jakie dyktuje ideologiczna poprawność Kremla, czy ideologiczna poprawność dominujących na Zachodzie mediów postpostępowych, ale będziemy chcieli powiedzieć to, co uważamy za prawdę o naszym dziedzictwie, o naszej tożsamości. A to do powiedzenia jest najtrudniejsze w istocie. To nie jest zadanie, które będzie łatwo wykonać i byłoby komukolwiek łatwo wykonać. Bo istotą według mnie tej opowieści o Polsce, którą powinniśmy przedstawiać sobie i próbować przekazywać innym, jest oparcie tej opowieści na trzech fundamentach. Chrześcijaństwo, z którego wyrasta drugi fundament, wolność, i które to razem chrześcijaństwo i wyrastająca z niego wolność
tworzą specyficzną kulturę, kulturę wyrastającej z chrześcijaństwa wolności, tę, która rozwinęła się w Polsce w ciągu ostatniego tysiąca lat, oczywiście na pniu chrześcijańskiej, wyrastającej z jeszcze wcześniejszej tradycji antycznej kultury europejskiej. Jak opowiedzieć współczesnemu światu o tym, że wolność wyrasta z chrześcijaństwa? Jak spróbować zaintrygować tego rodzaju opowieścią połączoną z naszym dorobkiem kulturowym? Myślę, że pierwsze skojarzenie, które może być czytelne dla ludzi, którzy odrobinę w ogóle interesują się kulturą, tych ludzi być może jest coraz mniej, ale wciąż jeszcze tacy są, może być spojrzenie na tabele, bo ludzie też bardzo często przez taki właśnie sposób liczbowy, tabelaryczny uzmysławiają sobie pewne zjawiska, na tabele laureatów i laureatek Nagród Nobla. Polska jest jedynym krajem na owej tabeli, który zachowuje doskonały parytet płciowy. 4 Nagrody Nobla zdobyły kobiety, 4 nagrody zdobyli mężczyźni. Oczywiście możemy teraz zastanawiać się nad doborem tych nazwisk, nad ich reprezentatywnością, bo dwie pierwsze nagrody to oczywiście Marysia Skłodowska po mężu Curie. Dwie następne to już nagrody literackie Wisławy Szymborskiej i pani Olgi Tokarczuk. A wśród panów to oczywiście Sienkiewicz, Rejmont, Miłosz i wreszcie Lech Wałęsa, niejako w imieniu Solidarności. Zwracam jednakże uwagę na ten intrygujący być może z punktu widzenia spojrzenia na Polskę, które na Zachodzie, owym postępowym Zachodzie, po drugiej stronie frontu wojny domowej się tworzy, w którym Polska jest miejscem, gdzie tłumiło się zawsze mniejszości lub też prawa tych grup, które były traktowane jak mniejszość, choć mniejszością nie są, rzecz jasna, mam na myśli kobiety. A więc kraj ciemnogrodu, w którym szczególnej opresji poddawane są niewiasty, celowo używam tego prowokacyjnego określenia, które budzi taką furię wśród ideologicznie poprawnych mediów. Otóż jeżeli zderzy się to z tym faktem, no to można się zapytać, zaraz, to jak to? To w Polsce akurat, no po pierwsze jest 8 Nagród Nobla, w literaturze jest wielka literatura rosyjska, słusznie uważana za wielką, niewątpliwie podziwiana jest na całym świecie, a tutaj okazuje się, że Polacy i Polki zdobyli tyle samo literackich Nagród Nobla, co podziwiani także Rosjanie. No ale przede wszystkim ten szok, jak to? To Polska jest jedynym krajem, który spełnia warunki parytetu płciowego w dziedzinie tych właśnie osiągnięć. Ano, żeby zrozumieć ten fenomen, warto sięgnąć właśnie do owego fundamentu polskości, do wolności wyrastającej z chrześcijaństwa poprzez kulturę wolności tworzoną przez naród. Tu, cofając się krok wstecz, można wrócić do pierwszej z wymienionych w owym szeregu laureatek Nagrody Nobla bohaterek, mianowicie do Marii Skłodowskiej. Bardzo często spotykamy się z takim, także współcześnie w Polsce, z takim oto sposobem opisywania tej postaci. No zaraz, no biedna Polka, młoda Polka musiała uciekać na Zachód przed tą opresją straszliwą, w której Polacy nie tolerowali kobiet zdolniejszych od siebie, Polacy mężczyźni, prawda? No i niejako zmusiło ją to szowinistyczne, męskie środowisko polskie do emigracji na Zachód, gdzie dopiero mogła rozwinąć skrzydła. Otóż warto, rzeczywiście warto nawiązać do tego schematu, by powiedzieć prawdę. Powiedzieć prawdę o tym, że po pierwsze nie było oczywiście wtedy Polski wolnej, że była to Polska pod zaborami, i że właśnie ceną utraty niepodległości była niemożność zbudowania tego, co można nazwać infrastrukturą naukową, w jakiej może rozwinąć się wyjątkowy talent, spełnić swoje możliwości wielkich, ale wymagających także nakładów finansowych na laboratoria i tak dalej, wielkich odkryciach. A więc Polska jest zniewolona, pozbawiona wolności w tym momencie. Nie przez polskich mężczyzn, tylko przez sąsiednie kraje zaborcze, przez trzy imperia. Do tego słowa klucza też za chwileczkę wrócę. I żeby
w ogóle zdobyć jakieś wykształcenie w Polsce pod zaborem rosyjskim, gdzie znajdowało 82% terytorium przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, trzeba było sięgnąć do nielegalnego nauczania z dwóch powodów. Po pierwsze, nie było żadnych polskich uczelni. Po drugie, do żadnej uczelni rosyjskiej nie było wstępu dla kobiet. I tu właśnie warto ten fenomen wstawić do owej książeczki, o którą pyta pan poseł. Uniwersytet Latający, działający w latach 80. w Warszawie, największa szkoła, no można tak powiedzieć, wyższa czy półwyższa, działająca w każdym razie w nielegalnych warunkach, szkoła wyższa dla kobiet w Europie i na świecie. 5000 kobiet przeszło przez te kursy podziemne, zorganizowane właśnie w Warszawie od 1882 roku, przez najróżniejsze przedmioty, które były przez po prostu znawców tych przedmiotów wykładane. I jedną z absolwentek owych podziemnych kursów owego Uniwersytetu Latającego była właśnie Marysia Skłodowska. Bez tej szkoły nie mogłaby odnaleźć się na Sorbonie, gdzie prawda, rzeczywiście dokonała swoich wielkich odkryć, korzystając ze wspaniałego instrumentarium jednej ze stolic naukowych świata ówczesnego. Ale nie znalazłaby się tam, gdyby nie to przygotowanie przez ów walczący o wolność dla kobiet i dla Polski uniwersytet. Uniwersytet, który nie ma żadnej analogii w XIX-wiecznej Europie. I znów bardzo często w ciągu dalszym tej opowieści o Marii Skłodowskiej pojawia się taki motyw, no tak, ale nie zatrudnił jej Uniwersytet Jagielloński, więc musiała odnaleźć się dopiero w Paryżu. Warto skomentować to znów prawdziwymi faktami. By podjąć dyskusję z tego rodzaju schematycznym widzeniem Polski. Otóż Uniwersytet Jagielloński rzeczywiście, tak jak wszystkie, poza chyba pierwsze wtedy uniwersytety Wielkiej Brytanii i w krajach skandynawskich, zaczęły przyjmować kobiety, ale Uniwersytet Jagielloński jako dopiero co odnowiony prowincjonalny uniwersytet monarchii austro-węgierskiej, bo przecież wcześniej był zgermanizowany i dopiero wskutek utraty niepodległości przez Polski w kolejnych fazach swojego istnienia mógł odtworzyć swoje działanie po 1866 roku, ale jako mały, prowincjonalny, niedoinwestowany uniwersytet pod rządami Imperium Habsburskiego. Choć bardzo był zainteresowany sukcesami młodej rodaczki i Polska Akademia Umiejętności, wtedy jeszcze Akademia Umiejętności, wydrukowała jako pierwsza jej rozprawę naukową w 1900 roku i Akademia Umiejętności przyjęła ją w poczet swoich członków w roku 1909, to zwróćmy uwagę, we Francji ta sama Maria Skłodowska, Curie po mężu, nie zostanie przyjęta, rzecz jasna, do żadnej instytucji naukowej, do Akademii Francuskiej. Ponieważ pierwsza kobieta zostanie przyjęta do Francuskiej Akademii Nauk w roku 1979. 70 lat po tym, jak Skłodowska została przyjęta do Akademii Umiejętności w Krakowie. To nie koniec tej opowieści, którą koncentruję celowo wokół postaci rozpoznawalnej na całym świecie, bo Skłodowska jest dzisiaj niewątpliwie najbardziej rozpoznawalną obok siostry Faustyny Polką na świecie. Otóż warto dodać jeszcze jeden element do tej opowieści. To jest pytanie o prawa obywatelskie, których podstawą są prawa wyborcze. Maria Skłodowska-Curie jako francuska obywatelka nie nabyła tych praw do końca życia. Umarła w 1934 roku. Nie mogła brać udziału w żadnych głosowaniach we Francji, ponieważ prawa obywatelskie dla kobiet w takim zakresie zostały we Francji nadane w 1945 roku, 11 lat po śmierci Marii Skłodowskiej. W Polsce Polki cieszyły się pełnymi prawami obywatelskimi od momentu odbudowania niepodległej Polski, od pierwszej chwili, od listopada 1918 roku. I to także warto pamiętać, może taką tabelkę też warto zestawić, dla tych, którzy wskazują na Polskę jako czarną owcę, czy sadzają ją w oślej ławie
jeśli można tak powiedzieć, nauki postępu w Europie. To jest tabelka, która chronologicznie ułoży kraje, które pierwsze przyznały, czy chronologicznie ułoży w ogóle kraje, które przyznały prawa wyborcze kobietom. Polska mieści się tam w pierwszej dziesiątce krajów świata. To jest rok 1918. No wcześniej nie mogła, bo jej nie było na mapie. Ale Francja, jak już powiedziałem, to jest rok 1945, ta Francja, która tak często nas poucza. Belgia, która poucza nas jeszcze częściej, to jest rok 1948, prawa wyborcze kobiet. Wielka Brytania, rzeczywiście ojczyzna parlamentaryzmu obok Islandii, Polski i Węgier, tak bym to powiedział w skrócie. W Wielkiej Brytanii prawa wyborcze kobiety uzyskały 10 lat po Polkach w 1928 roku. W Szwajcarii to będzie na przykład rok 1971. Warto te daty zestawić, żeby używać ich jako argumentu właśnie w owym sporze o miejsce Polski na mapie cywilizowanego, w dobrym tego słowa znaczeniu, świata. Pięknie połączył tę historię walki o wolność polityczną, obywatelską kobiet z walką o wolność Polski po prostu Adam Mickiewicz na wysokiej trybunie Collège de France w 1844 roku, kiedy jeden z wykładów, duży jego fragment, poświęcił właśnie polskiej drodze do emancypacji kobiet. I mówił o tym, że ta droga prowadzi właśnie poprzez walkę o wolność Polski. I właśnie owa wolność Polski, która mobilizuje Polki do tego, czego nie robią mieszkanki innych krajów, to znaczy do nie tylko pomocy, jeśli można tak powiedzieć, sanitarnej w toczących się kolejnych powstaniach, czy walkach o niepodległość, czy pracy emisariuszek w konspiracji, ale czasem nawet z bronią w ręku w kolejnych powstaniach, od powstania listopadowego poczynając. I to właśnie był powód, powiedział wtedy już Mickiewicz, dla którego Polki muszą się cieszyć takimi samymi prawami jak Polacy. I to był właśnie powód, dla którego Józef Piłsudski w listopadzie 1918 roku powiedział, że pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, jest nadać Polkom pełne prawa wyborcze, chociaż wiedział, że zaszkodzi to jego osobiście formacji politycznej, socjalistom, ponieważ jak mu odradzali właśnie te decyzje o dekrecie nadającym prawa wyborcze kobietom, jego doradcy z PPS-u, no wiadomo było, że panie zagłosują, kobiety zagłosują raczej za głosem swoich, czy za radą swoich księży proboszczy, czyli pewnie na narodową demokrację, a nie na PPS. No ale Piłsudski powiedział, trudno, jakby to nie wpłynęło na wynik wyborczy, właśnie wskutek tej logiki wspólnego udziału w walce o wolność Polski, nie mogą Polki mieć innych praw niż Polacy. Tę historię warto przytoczyć, warto opowiedzieć światu, by spojrzał trochę inaczej na dzisiejsze aktywistki, które nie znając historii, nie wiedząc nic o kraju, z którego pochodzą, potrafią opluwać wyłącznie tradycje tego kraju. Oczywiście, gdybyśmy mieli iść dalej tym tropem kultury, jaką stworzyła Polska, ufundowana na podstawie chrześcijaństwa, to musielibyśmy cofnąć się, teraz już wracam do tego momentu, od którego zacząłem, czyli od Uniwersytetu Krakowskiego, Jagiellońskiego, musielibyśmy zacząć od zapewne Soboru w Konstancji 1414-18 i zaprezentowania tam po raz pierwszy polskiej szkoły prawniczej, jakże innej od dzisiejszego całkowitego upadku polskich prawników, polskich środowisk prawniczych. Wtedy rzeczywiście Polska Szkoła Prawa z Uniwersytetu Krakowskiego wytyczyła zupełnie nowy szlak dla myśli prawniczej, filozoficznej i politycznej Europy. To wystąpienie Pawła Włodkowica, rektora Uniwersytetu, już wtedy Jagiellońskiego można powiedzieć, ucznia Stanisława ze Skarbimierza, twórcy tej doktryny, wyraził na Soborze w Konstancji po raz pierwszy doktrynę prawa narodów. Zanim był Hugo Grocjusz,
zanim pojawiła się doktryna prawa narodów na Uniwersytecie w Salamance na progu XVI wieku. Była manifestacja, dojrzała manifestacja tej doktryny prawno-filozoficznej dokonana przez prawników krakowskich. Wszystkie narody mają prawo do wolności i niepodległości, do własnej ziemi, nawet narody pogańskie. To była na tyle rewolucyjna idea, że właściwie do dzisiaj ona bywa kwestionowana w takiej oto postaci, iż mówi się nam, że jeżeli Polacy źle wybierają, to znaczy trzeba im zabrać prawo wyboru. Trzeba ich zmusić, żeby wybrali inaczej. To jest dokładnie taki sam stosunek, jaki miała doktryna prawna przed Soborem w Konstancji w stosunku do narodów pogańskich. One nie zasługują na posiadanie własnej ziemi, na rządzenie się własną wolą, ponieważ papież, dzisiaj odpowiednikiem papieża, w tym znaczeniu oczywiście jest Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu, papież ma prawo orzec o tym, czyja ma być ta ziemia. Nie może być tych, którzy nie umieją wybierać. Są poganami w świetle dzisiejszej wiary. Tą wiarą oczywiście jest wiara w swoiście rozumiany postęp dzisiaj. Otóż to właśnie zakwestionowali fundamentalnie taką postawę w starciu no niewątpliwie z poważniejszym autorytetem niż TSUE czy Komisja Europejska, bo w starciu z papiestwem i cesarstwem w roku 1417 dokładnie. Warto to przypomnieć, tę doktrynę prawa narodów do niepodległości, do wolności, której nawet cesarz, nawet papież nie może im odebrać. To jest kolejny bardzo ważny moment, który warto w każdym podręczniku, choćby najkrótszym, wprowadzającym historię Polski, wskazać. Oczywiście warto wskazać także tę niezwykłą historię Unii od 1385 do 1795 roku, przerwaną brutalnie z zewnątrz, nie żadnym aktem rozwodu dobrowolnego, tylko z zewnątrz przez gwałt zadany przez sąsiednie imperia. Ta historia Unii trwającej 410 lat, a więc dłuższej niż jakakolwiek inna Unia Europejska, no mniej więcej 8 czy 9 razy dłuższa od obecnej Unii Europejskiej, to jest być może także jakiś temat do refleksji i do dumy. Jak tę Unię utrzymać przez tak długi czas? Jak zapobiec niezadowoleniu tych, którzy mogą się czuć słabsi, którzy mogą się czuć mniej reprezentowani w owej Unii? To wszystko były zagadnienia, które praktycznie Polska z Litwą rozwiązywały przez 4 wieki. To jest oczywiście także niezwykła historia obywatelskiej wolności. Obywatelskiej wolności, która rozwija się od końca XIV wieku, a od połowy XV wieku prowadzi przez 300 sejmów, które odbyły się, z których ponad 200 uchwaliło swoje konstytucje, ustawy. Obradujące niemal w permanencji sejmiki, czyli te organa samorządowe, których było około 60-70 w Rzeczpospolitej, 4 razy do roku się spotykały. To było dziesiątki tysięcy czynnych obywateli w każdym pokoleniu, przez 12 pokoleń. Jeżeli kiedyś pan poseł usłyszy w Sejmie o młodej polskiej demokracji, to bardzo proszę przypomnieć te 300 sejmów, te 12 pokoleń obywateli, kiedy w żadnym kraju europejskim, może poza Islandią, nie było tak długiej, tak trwałej, na tak wielkim obszarze funkcjonującej i realizowanej przez tak wielu obywateli demokracji przedstawicielskiej. To jest oczywiście także historia, którą mierzą te najważniejsze konstytucje uchwalane przez owe sejmy, poczynając od naszej wielkiej karty wolności, czyli konstytucji Nihil Novi, prawda, że nic o nas bez nas nie może być ustanowione. To, o co trzeba by się upominać także w Unii Europejskiej, że nie może być nic na temat Polski uchwalone, jeżeli my, Polacy, na to się nie zgadzamy i nasi posłowie. To oczywiście dotyczy każdej mniejszości. I wreszcie ta ostatnia konstytucja w długim szeregu konstytucji uchwalanych przez polskie sejmy,
uznawana często za pierwszą pisaną taką, powiedziałbym, nowoczesną konstytucję w Europie, a drugą zaledwie 2 lata młodszą od pierwszej na świecie konstytucji Stanów Zjednoczonych. Mam na myśli oczywiście konstytucję 3 maja 1791 roku. Oczywiście trzeba i warto przypominać tę tradycję. To jest jeden ciąg historii wolności. Nie wiem, czy mam jeszcze 5 minut, 2 minuty, czy... Bo więcej, oczywiście, panie profesorze, więcej. Przepraszam, więcej, nie słyszę pana posła. Więcej, panie profesorze. Myślę, że wszyscy chcemy więcej, mówię w imieniu wszystkich zgromadzonych tutaj, czyli słuchających jeszcze, nas jeszcze... w internecie. Tak, poprosimy, tak. Jeszcze 10 minut, tak, dobrze. Te brawa są tego najlepszym wyrazem, tak. Dziękuję bardzo. Otóż myślę, że warto zwrócić uwagę na połączenie tej tradycji wolności, którą ja tutaj omawiam jeszcze wyłącznie na przykładach zaczerpniętych z historii, czy przede wszystkim z historii I Rzeczpospolitej, z pewnym szczególnym aspektem tej wolności. A mianowicie, jeżeli wolność połączona jest z tradycją narodu jako pewnej wspólnoty politycznej, oczywiście wiadomo, że ten naród buduje się poprzez wieki od jednostki, która ma tę świadomość, że ona tworzy państwo, książę, Mieszko, potem Bolesław Chrobry, jego drużyna, księża, którzy otaczają ich, budują tę wspólnotę, piszą pierwsze kroniki, ale ten naród w każdym pokoleniu się poszerza, aż właśnie tworzy taką wspólnotę obywatelską liczącą setki tysięcy szlachty, część mieszczaństwa, a nawet niektórych chłopów w historii Rzeczpospolitej, choć oczywiście jest to osobny temat, nie będę go teraz poruszał. Otóż jeżeli połączy się historię wolności z historią wspólnoty politycznej, to oczywiście pojawia się problem zagrożenia dla tej wolności, tak jak o tym mówił już przykład polskiej krakowskiej szkoły prawniczej z początku XV wieku, zagrożenia przez zakusy władzy imperialnej, która rości sobie prawa do zwierzchnictwa nad innymi wspólnotami. Tak się składa, że pierwszy sformułował jakby istotę polskiej tożsamości politycznej mój ulubiony pisarz, pierwszy polski intelektualista, mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem, który w swojej kronice opowieści o polskiej historii przedstawił wizję zdecydowanie antyimperialną. Tam pojawiają się oczywiście bajeczne dzieje, w których dzielni lechici gromią wojska Aleksandra Macedońskiego i Juliusza Cezara, ale nie chodzi o to, by śmiać się z tych bajek. Chodzi o to, by zobaczyć relację, która tutaj się pojawia. Dokładnie odwrotna niż we wszystkich innych kronikach europejskich tego czasu, bo wszystkie kroniki poza kroniką mistrza Wincentego podziwiają Aleksandra Macedońskiego, podziwiają Juliusza Cezara. Oto wielcy zdobywcy, którzy podporządkowują słabsze narody. A mistrz Wincenty mówi, nie, rację mają ci, którzy bronią się przed zakusami takich właśnie zdobywców, którzy w imię tak czy inaczej przedstawianych idei imperialnych, niosących postęp, cywilizację, wyższą religię, wszystko jedno, jaką wyższą ideę, niosą w istocie zniewolenie słabszy. I obrona przed tym zniewoleniem, dzielna, skuteczna obrona, jest dla niego tożsamością niezwyciężonego, dzielnego narodu lechitów. Tę myśl właśnie rozwinęła krakowska szkoła historyczna później, ale przecież ta myśl nie jest tylko wyrażona w traktatach prawniczych czy w kronikach. Jest wyrażona także czynem. To jest oczywiście uporczywa walka przeciwko dominacji cesarstwa i uroszczeniom cesarstwa, czyli Rzeszy, pierwszej Rzeszy, do panowania nad innymi krajami, ingerowania w ich wewnętrzne sprawy. To jest także historia walki z sąsiednimi imperiami, w tym z Imperium Islamskim, które niosło swoją wizję wyzwolenia, emancypacji w imię Allaha na Europę i zostało zatrzymane w 1621 roku. Akurat minęła zupełnie niepostrzeżenie ta jedna z najważniejszych chyba rocznic w naszej historii, oczywiście Chocim, Polska, Litwa i Kozacy zatrzymali całą siłę Imperium Osmańskiego.
No i oczywiście rok 1683, który powinien być tutaj pamiętany, w Wiedniu niestety nie jest. Ale my powinniśmy to przypominać niekoniecznie jako wyraz naszej walki na przedmurzu chrześcijaństwa. To jest osobna historia, do której może jeszcze bardzo krótko będę mógł przejść. To jest przede wszystkim historia walki antyimperialnej. Nie chcemy, żeby jakieś imperium, wszystko jedno, czy z Półksiężycem, czy z Czerwoną Gwiazdą, jak w 1920 roku, narzucało nam i innym swoją wolę. I jesteśmy gotowi o to walczyć i zatrzymać to imperium. I to Polakom, temu dzielnemu, niezwyciężonemu narodowi Lechitów, jak ich opisywał mistrz Wincenty, nieraz w historii naprawdę się udało. Właśnie przy owych okazjach, które już wymieniłem, 1683, 1920, Bitwa Warszawska, ale także spójrzmy na to z tej strony. Polska doprowadziła swoją konsekwentną walką w obronie prawa narodu do niepodległości do rozsadzenia trzech najpotężniejszych imperiów kontynentalnych w Europie Środkowej i Wschodniej, które dominowały nad tym obszarem przez wiek XVIII i XIX. Upadło Imperium Romanowów, upadło Imperium Habsburgów, upadło Imperium Hohenzollernów. Upadło nie tylko dlatego, że wkroczyło 2 miliony żołnierzy amerykańskich w 1917 roku na front walki w I wojnie światowej, ale dlatego, że podminowywały struktury zarówno Imperium Romanowów, jak i Imperium Habsburgów sprawy narodowe. Te sprawy, których głównym rozsadnikiem, głównym, jeśli można tak powiedzieć, wyrazicielem tej idei prawa narodów do wolności od imperialnej nadrzędnej władzy, która nie zawsze jest władzą, można tak powiedzieć, najdelikatniej niosącą samo dobro, ale często jest władzą niosącą zniewolenie i przede wszystkim władzą paternalistyczną, to znaczy zabierającą tym mniejszym, słabszym prawo decydowania o sobie. Otóż w imię prawa decydowania o sobie przez inne wspólnoty polityczne, narodowe, Polska wytworzyła w wieku XIX swoistą kulturę rebelii, rebelii w imię owych praw do niepodległości. I ta kultura doprowadziła do rozsadzenia struktur imperialnych. Wiem, że są wśród nas ludzie, którzy wielbią imperia, którzy chcieliby, żeby Rzeczpospolita była imperium, ale imperium ma swoją cenę, cenę zniewolenia słabszych. I właśnie od tej strony polska historia patrzy na dzieje imperium przede wszystkim. I Polska rzeczywiście doprowadziła w dużym stopniu do rozsadzenia tych imperiów w roku 1917-18 swoim wołaniem o prawa narodów do niepodległości. I Polska wygrała kolejne bitwy z imperiami, bo przecież ta walka, o której za chwilę będzie mowa w dyskusji znakomitych historyków, publicystów o II wojnie światowej, której będą rozważali pytanie, czy można było w ogóle uniknąć II wojny światowej. Ta walka nie skończyła się przegraną, to chcę powiedzieć, żeby nie było biadolenia, przegraliśmy II wojnę światową. Nie, proszę Państwa. Polska II wojnę światową wygrała, bo choć oczywiście Niemcy są wciąż silniejsze od nas, Rosja Władimira Putina wciąż nas niepokoi, to jednak jesteśmy u siebie w domu. Obroniliśmy niepodległość i musimy jej bronić dalej. Trwało to nie kampanię wrześniową, nie skończyło się w 1945 roku, nie było defilady zwycięstwa, ale w 1989 roku mogło być to poczucie satysfakcji większe, gdyby nie to, że tłamsiła je mentalność wyzwoleńców narzucona przy okrągłym stole, którym dziękowano za wyzwolenie komunistycznym panom. To było oczywiście całkowite zafałszowanie logiki tej historii, logiki, w której wygrała polska walka o wolność, w której wygrała Solidarność, a nie okrągły stół. I to właśnie jest bardzo ważna, optymistyczna, ten optymistyczny aspekt trzeba podkreślać, optymistyczna część historii polskiej walki antyimperialnej. Wygrywamy walkę z imperiami i wygramy z jeszcze jednym imperium, które dzisiaj chce nam zabrać wolność. I znajdziemy bardzo wielu tych, którzy będą nam kibicowali albo nawet pomagali w tej walce, którzy wcale nie są Polakami, bo czują się także zniewoleni przez to imperium,
które godzi w chrześcijaństwo, godzi w poczucie wolności wyboru, bo narzuca tylko jedynie słuszną wolność wyboru, i które godzi w kulturę, niszcząc ją pod hasłami Culture Council, w istocie godzącymi w całe dziedzictwo europejskie, które w polskiej kulturze także jest w dużym stopniu zapisane. Gdybyśmy mieli jednym najkrótszym, może nie dźwiękiem, ale utworem wyrazić tę istotę polskiej historii, to odesłałbym każdego do włączenia na YouTubie wykonania etiudy rewolucyjnej Fryderyka Chopina przez Maurizio Poliniego, bo to najlepsze wykonanie chyba tego utworu. Ta etiuda wyraża właśnie ową antyimperialną rebelię polską. Bunt, rewolucję, która nie jest rewolucją dokonywaną w imię indywidualnego protestu mniejszości seksualnej czy transseksualnej, jest rewolucją dokonaną w imię prawa do niepodległości narodu. To jest właśnie przekute czy przekształcone w niezwykłą siłę dźwięków przez Fryderyka Chopina, najbardziej rozpoznawalny obok pewnie Skłodowskiej symbol polskości na świecie. Gdybyśmy sięgnęli jeszcze do tego samego medium, czyli do muzyki, to moglibyśmy odesłać do największego z kolei sukcesu światowej muzyki klasycznej czy poważnej w XXI wieku. Mam na myśli oczywiście Symfonię Pieśni Żałosnych, czyli trzecią symfonię Henryka Mikołaja Góreckiego, która miała swoją prapremierę już w 1977 roku, ale która wielki sukces odniosła na progu XXI wieku, stając się rzeczywiście najbardziej rozpoznawalnym utworem chyba po właśnie utworach Chopina w skali światowej, utworem muzycznym kojarzonym z polskością. Odsyłam do części drugiej, właściwie do wszystkich części tego wielkiego dzieła, ale do części drugiej, w której publiczność na całym świecie słucha właściwie dwóch zdań wyrytych, wydrapanych na ścianie celi numer 3 w katowni Gestapo Palace w Zakopanem we wrześniu 1944 roku przez Helenkę Błażusiakówną, młodą polską patriotkę, która została tam uwięziona, skatowana przez Niemców i wyraziła to, co jest istotą ludzkiego doświadczenia w starciu z niewolą, z przemocą, ze zniewoleniem. Te słowa warto posłuchać przede wszystkim w tej pieśni. Mamo, nie płacz, nie. Mario przeczysta, królowo, wspomagaj mnie, zdrowaś Mario. To jest wszystko, to jest całe przesłanie tej symfonii, tej muzyki, to jest całe przesłanie polskiej historii. Przesłanie, które wyrażają, by już nie przedłużać, wymienię tylko hasłowo, takie postaci jak wspomniana siostra Faustyna, Helena Kowalska, najbardziej rozpoznawalna, jeszcze raz to podkreślę, Polka obok Marii Skłodowskiej i obraz Jezusa Miłosiernego, gdyby poszukać wizerunku, który może skojarzyć się najłatwiej widzowi na całym świecie, to myślę, że co najmniej kilkaset milionów ludzi zna ten wizerunek i łatwo do niego dołączyć historię o siostrze Faustynie i o tych, którzy ją otaczają, o żyjącym współcześnie z nią w tym samym Krakowie, ojcu Maksymilianie Marii Kolbem, znaczy przez pewien czas był w klasztorze franciszkanów w Krakowie, potem oczywiście w Niepokalanowie, też wielkim herosie historii XX wieku. I o Janie Pawle II, tym, do którego przecież zawsze ostatecznie zdążamy, kiedy myślimy o symbolu Polski w XX czy XXI wieku. I w tym momencie pewnie już czas mój dawno przekroczyłem, więc bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość. Stawiam trzy kropki, bo mógłbym tak strasznie długo Państwa zanudzać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.
Panie profesorze, to takich braw jeszcze tu nikt nie dostał. Myślę, że bardzo zasłużone. Pan profesora już chyba z nami nie ma, ale jeszcze raz bardzo serdecznie. Jestem. Aha, jest pan profesor jeszcze z nami. Jestem oczywiście. Czyli można, panie profesorze, podsumować to w ten sposób. Mamy jeszcze 5 minut. Można to podsumować w ten sposób, że kiedy w Ameryce i w świecie zachodnim toczy się teraz walka o prawa kobiet, o różne nowe formy feminizmu, to można powiedzieć, ale przecież Polska to już dawno tą walkę wygrała. Kiedy są kryzysy, kiedy mówi się o kryzysie wolności, kryzysie parlamentaryzmu i wskazuje się Polskę jako przykład antywolności, to można powiedzieć, ale przecież Polska już dawno wygrała tą walkę. I chyba, nie wiem, czy pewnie pan profesor się ze mną zgodzi, że to, czego chyba dzisiaj tylko potrzebujemy, to odwagi, aby z podniesioną głową o Polsce i o tym dorobku Polski mówić. Niewątpliwie to można by ciągnąć tę opowieść i przekuwać ją na symbole czytelne dla świata, bo jest jeszcze jeden temat, myślę, bardzo szeroki i często dyskutowany, a mianowicie oskarżenie o zbrodnie kolonializmu adresowane ku wszystkim narodom europejskim. Jakże strasznie niesprawiedliwie pod adresem Polski. Otóż właśnie Polska może pokazać, że istniała Europa niełajdacka, jak to pięknie ujął Bohdan Cywiński kiedyś, jeden z mistrzów mojego myślenia. Otóż ta Europa niełajdacka, która nie brała udziału w kolonizowaniu świata pozaeuropejskiego, ale tak jak właśnie Polska, Węgry sama doświadczyła kolonizowania przez zewnętrzne imperia i no, w naszym przypadku to było niemieckie imperium i rosyjskie, w przypadku Węgrów to było także pozaeuropejskie imperium islamskie. I warto ten paradoks także uświadamiać tym, którzy mówią, no jak to, ale powinniście zapłacić za zbrodnie kolonializmu i Black Lives Matter powinno także was obowiązywać. Otóż wtedy warto przytoczyć jedno nazwisko. Józef Konrad Teodor Korzeniowski. Józef Konrad to jeszcze jedna postać z tych globalnych postaci rozpoznawalnych na całym świecie, które z polskiej kultury wyrosły, z kultury polskiej wolności i honoru, bo jeszcze to słowo nie padło, a myślę, że z odwagą staromodne słowo honor powinno być połączone. Z polskiej kultury wolności i honoru stworzył narzędzie bezwzględnej analizy zachodnioeuropejskiego kolonializmu, wyzysku i jednocześnie pewnego rodzaju smutnej, pesymistycznej diagnozy tego kryzysu świata zachodniego, którego ciąg dalszy obserwujemy. Jądro ciemności trwa i to Polak opisał to jądro ciemności, które stworzyli Belgowie, które stworzyli Anglicy, które stworzyli Niemcy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo jeszcze raz, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, teraz dosłownie 3-4 minuty przerwy i będziemy przechodzili do kolejnego panelu, również niezwykle ciekawego, o żywych tematach związanych z polską historią. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Tylko chwila przerwy technicznej. Tak.